Jak szybko odmrozić szyby w samochodzie? I odmarznięte. Siemano. Co za spóźnienie, on mi autobus jebał. Co tam się wydarzyło się? To co, Arbajta miał wolne. Co ty jada? To nic nie załatwiłem, mówię ci. O kurwa. 2 godziny zanim czekałem, bo on przyjechał. Co ty gadasz? No. To kiedy musisz tam jechać? Albo piątek, albo sobotę. Czekałem za nim 2 godziny wczoraj, no kurwa i nie przyjechał, no co za p***. No. Oni do niego dzwonili i mówi, że nie, że on sobie weźmie wolne, no. Aha, a ty musiałeś tam załatwić tą pocztę, żeby się nie anulowali? Co? Ty tam u niego tą pocztę musiałeś załatwić, czy co? Tak, bo ja tam mam pocztę, tam jest pod adresa, nie? I tam mam tą skrzynkę. No. I go nie było, postu nie było, ale on ma w komputerze wszystko, wiesz, on notuje to, aha. Mam, nie? W komputerze, nie był, no kurwa 2 godziny zanim czekałem wczoraj. To jest 4 godziny, no i poszło w pizdu. Jo. O, chyba Fugu podjeżdża. Chyba jo, dobra, co? Jedziemy do roboty. Jedziemy. Jak idzie, są kąty? Czy nie ma kątu? Raczej. Tak? No. A tu jest kąt? No. Jest? No, raczej. Ciekawy. Pojadę kątownik. Zaraz sprawdzimy. O, zajebisty kąt mają chłopaki. No, kąt taki, że go nie ma. O, co zdziwiony, że kątu nie ma? Bo ja nie. No przyłożę tylko do tej belki. No nie przyciskaj. No nie, no masz luźno. Pokaż. O, luźno jest tu. O, zobacz. Luźno tu tylko przykładam. Tam już jest. Ale tą belkę trzeba, rozumiesz, cofnąć, bo ona jest tak. No dobrze, że jest tak, ale zobacz. Jaki tu odstęp idzie. Idealnie prosto to nie będzie. Ja mam mieć kurwa kąt, a nie kurwa patrzeć w tej dzielnicy. No ale tu kątu nie ma. Z jednej strony mam. No ale z tej nie masz. A tu musi być z każdej strony kąt, żeby kwadratowe, 90-stopniowe te se dawać. No jak nie masz kątu? No czego tak to docisnąć, to każdy umie. Ale nie, no masz luźno, patrz. Co masz luźno? Przyłóż ją tu, tylko i wyłącznie tu. Puść tam tą łapę. Tu ją przyłóż. Dwoma rękami przyłóż to i przesuwaj. Tą rękę puść. Chyba widzisz? Jaki kąt? Patrz, tam już dotyka. A tu jest japa jak chuj. No to się ją puknie. Ale jak ją pukniesz, to tu nie będzie kątu dobrego. To nie jest takie łatwe. No i co? Jest, patrz. Trochę duży. To jest, jak za duży? To jest 2%. No co ty świrujesz, chłopie? Przynieś ci laser? Tam na samym końcu będziesz już z 2 cm, 2,5 wyżej. No dobra, no to tam pójdzie niżej. No tam trzeba trochę niżej dać, no. No minimalnie. No przyniosę ci laser, ci mogę pokazać. No to kurwa ty, no ale zobacz. Dawaj. Chłopie, nie chodzi. No chyba nie zmieniałeś bito. Ja zobaczymy, czym skręci. A nic. No tak, na dole. Masz. Na dole, nie? Co będziesz kręcił? No jak najniżej się da, nie? Jak przekręcisz, tak będzie. O, coś takiego, no. Kurwa. A. Pudełka, kurwa, teraz wam. Masz Jarek? Dawaj, chodź tu będziesz kręcił, a to będę trzymał. Tu mamy na... Ile ona ma ta płytka? 4. 4. Tak? Daj najniżej, zrób z dołem. Nie, żeby ona się cofnęła, rozumiesz? No. Najpierw przekręcił do tej belki. Czekaj, 4 będzie? Będzie, dobra. Dawaj, majster. Dobrze, dobrze. Trzeba akło wymienić. No. Ale dojebał. Czekaj, ja ją lekko uniosę. Nie, nie, przykręć tu 4 śruby pierwszy. Na 2 daj. Nie, na 4. Dobra, teraz patrz na te łączenie. A pan, pan nie wziął tak dość sporo. Ale unieś, jeszcze ją unieś? Nie, nie, poczekaj, jeszcze kawę. Nie, weź coś, poczekaj, nie chcesz śrubki, pierw przygotuję. Tylko weź tam...
Co? Wiem, bo skończyłem. Ha, ha, ha. Nie, dobrze. Co ty nie powiesz? Jaki problem macie? Żeby to odkręcić. Ta? A co, jak bo to ta końcówka się powinna kurwa ruszać, a to się... A to? No. To się powinno ruszać? No tu się kurwa powinno to kręcić, nie? Aha. Nie ma blokady żadnej. Nie wiem, jest kurwa. O, 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 o! Jak tam szeregowy? Zajebiście. Tak? Zajebiście. No dobrze. Co, urlop dobrze ci zrobił? Tak? Urlop dobrze ci zrobił? Chujowo. Chujowo? Nie? Czekaj, bo teraz nic nie słyszę. Tam nie łamaga. Jeszcze raz? Jestem trochę niezadowolony. Z urlopu? No. Bo chciałem, że wszystko ogarnę, ale nie chuja. No. Poczekaj. Ale leci krokodylem. To będzie stabilnie to zrobione? Mam nadzieję. Tak? No jak zabetonujesz dobrze, to będzie dobrze zrobione, nie? No, raczej. No, czyli dobrze zrobisz. Ciao, jak leje. No i o to chodzi. Pierwszy stary komentarz to jest pod pierwszym odcinkiem. Chłop napisał, Sebastian Dygas napisał. No. Nic z tego nie będzie. Nie, poczekaj. Nic z niego nie będzie, ten Jaruś to leser i 100 razy, że trzeba pracować, trzeba pracować. Dobra, Sebastian, odpowiem ci na twój komentarz, dlaczego tak sądzisz, jeżeli mnie nie znasz? Jeżeli bym nie chciał pracować, to bym w ogóle chłopaków nie naciskał, żeby do mnie zadzwonili i wzięli mnie do pracy. Bardzo mi zależy na tej pracy i nie narzekam, czy jest ciężka, czy jest leska. Każda praca jest taka jedna. Jeżeli ktoś nie umie uszanować, jego problem. I odpowiadam ci na twój komentarz, się pomyliłeś, bo będę pracował i nie jestem leserem. I to będzie od razu odpowiedź na komentarz Karmazyna, co on napisał, że ja proponuję pracę, a wy jesteście przerażeni. No jakby, no, pracujesz, chodzisz. Także... Słuchaj, jeżeli byś mi zaproponował pracę, ten Karmazyn, nie wiem kto to jest, tak się wypowiada, to czemu do mnie nie zadzwonił? Proste. Ja się nie boję pracy. Praca jest każda taka jedna. Jedna jest lekka i druga jest ciężka. A ja się nie boję pracy, czy lekkiej, czy ciężkiej. Mi to jest obojętnie. Teraz Marzena Kozie 61 napisała pod najnowszym filmem, oby się za szybko nie wypalił. Słuchaj Marzena, ja się nie wypalę, zacząłem dopiero pracę, jestem czwarty dzień czy trzeci, nie pamiętam, bo wczoraj załatwiałem papiery, nieważne. I się na pewno nie wypalę. Będę tak długo robił, aż chłopaki będą mnie trzymać. Jeżeli sami powiedzą, że się nie nadaje, to wtedy pójdę. Koniec. Nie. Sebastian Dominek teraz napisał, byle tak dalej, z pozdrowieniami. Marzena Hofer też już pozdrawia. No to dziękuję, będę się trzymał pracy. Piotr Pastuch napisał, chłop widać, że nie boi się roboty, ma parę w rękach, aby mu się udało wyjść z bezdomności i żeby wyszedł na prostą. Masz rację, jeśli nie poddam, będę się piął w górę, już nie siądę na dół, nie ma takiej opcji. No i bardzo dobrze, to na razie byłoby na tyle. Pozdro. Ale komentarz. Jeszcze punkt 161 musi być, Jarek. Masz 161. Jarek, stolarz. Nie? Nie. No ale to zostaniesz stolarzem. Co za problem, co? Nie wiem. I tak pod skosem tniesz, także w jednym miejscu sobie tylko zaznacz. Ej dobra, ty, to jak on to tnie, to chodźmy wylejemy wodę z tej piasek. To co, w ten piasek sobie szplit przywieziemy, kurwa. No ale i tak ci nie zabraknie, a tak będziemy mieli tylko i wyłącznie szplit na samej górze, zamiast jakiegoś piasku zjebanego. Gdzie masz ten? Ołówek tutaj. I tu musi być 161. Chyba mogę ci pomóc. Jeszcze trochę wystaw. Dobra. Będzie? No, ja ci poczułam ci deskę. Dobra, tu się dusi, żeby ciała. Czy co? Z drugiej strony proszę przejść. Ja cię poczułam tam. No. Tutaj masz ten. Przejdź z drugiej strony jak człowiek, tu się stoi, kurwa, jak się piątnie. Nie jeden chuj. Nie jeden chuj.
tutaj paluszkiem w bok, to odchylasz, no. I tu zaczynasz. Ale czemu ty taki wynikiem robisz? Aha, bo tu jest ten skos, nie? Ta. Ten skos potrzebuje. No tu ładnie. To czemu tu inaczej ci wyszło? No bo tam za mało wystawiłem. Aha. Bo nie mierzyli im, tylko na oko. No właśnie, jakbyś tak. No. No cześć. Siema, maleńka. Ale ona ma kurwa męski głos, a ja pierdolę. Nie spóźnisz się jutro? Co? Nie, na pewno. To nie moja wina, że bałsztela jest. No nie, to ja wiem. Ty już jeździłem kurwa autobusami. Ja będę przed 9, tak? Jak wy będziecie, to ja poczekam za wami, nie ma problemu. Tylko kurwa teraz nie wiem, bo nie wiem, czy mi się na 9. Nie, na 10 przyjedź. Ja będę tu o wpół do 10, mówię ci, no. Po 9 ja będę tu. No, bo my, tak jak dzisiaj możesz przyjechać. Bo my musimy jutro ten kurwa, te kamyczki kupić. Aha. No i dobra, nam, no, i nam ja może będę... po prostu dłużej wlecieć, to nie ma sensu, żebyś ty tu kurwa wstał i czekał. Ja po 9 będę. Tak jak dzisiaj przyjedzie, 9:50. No dobra, coś no, o, no, 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 dobra. Dobra, do jutra. Elo.